Mateusz Kutrzeba został zaprzysiężony na burmistrza Dębicy 7 maja. Jego jedną z pierwszych decyzji, którą ogłosił już 11 maja, było zwiększenie ilości patroli pieszych Straży Miejskiej. Zwiększenie patroli w soboty i niedzielę. Tak jak mówiłem w kampanii wyborczej, są takie tematy, które można uporządkować bardzo szybko, z organizowaniem pewnych spraw i z wyznaczeniem konkretnych zadań. Pierwsze to przywrócenie dyżurów strażników miejskich w soboty i niedzielę od godziny 14.30 do 22.30. Strażnicy przez okres wakacyjny będą patrolować rynek, pierścień rynku, nasze parki miejskie oraz tereny zielone wzdłuż Wisłoki. Kolejny temat to lepsze utrzymanie czystości na naszych ulicach. Mieszkańcy już to zauważyli i przekazywali mi w wiadomościach prywatnych, że widzą, że ta jakość czystości w mieście jest lepsza. Sylwester Pieszczat, komendant Straży Miejskiej w Dębicy, uważa, że to dobra decyzja. Dojdą dodatkowe patrole, głównie w niedzielę, bo patrol w sobotę to też był na terenie miasta, także on był. Natomiast został przesunięty bardziej w godziny wieczorne. Będzie ten patrol 14.30 do 22.30 i podobnie w niedzielę 14.30 do 22.30. Już takie w poprzedni weekend żeśmy te patrole mieli wyłącznie Strażą Miejską. Natomiast teraz w ten tydzień, w ten weekend pomogą nam policjanci, ale tam gdzie będzie brakowało, ponieważ są różne imprezy, mecze, również policja ma, obsada też jest niska policji. W związku z powyższym będziemy też uzupełniać te patrole strażnikami miejskimi. Ale w założeniu jest, że wspólne patrole z policjantami. Kolejną decyzją będzie zamykanie Parku Jordanowskiego w godzinach nocnych, ponieważ przyrządy do sportu i zabawy są notorycznie niszczone przez wandali. Mamy praktycznie co weekend z taką sytuacją, że dochodzi do aktów wandalizmu na terenie Parku Jordanowskiego. Policzyliśmy to i licząc wszystkie naprawy, które były wykonane już w tym roku, to naprawdę moglibyśmy ten park doposażyć w super sprzęt dla dzieciaków. Dlatego podjąłem taką decyzję, że park w nocy będzie zamknięty od godziny 22.30 do godziny 5.30 rano. Burmistrz Mateusz Kutrzeba już niebawem podpisze umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Pracujemy teraz nad podpisaniem umowy na bardzo duże środki dla miasta, jeżeli chodzi o zwalczanie zmian klimatu. Już dzisiaj mogę zdradzić taką małą tajemnicę, że w kolejny piątek, 24, jadę do Warszawy, do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, żeby podpisać dużą umowę na konkretne działania inwestycyjne w mieście. Dzięki umowie powstaną inwestycje proekologiczne, jak parki kieszonkowe, więcej zieleni, więcej nasadzeń oraz przebudowa kanalizacji deszczowej za 6 milionów złotych.